Henryk Gołębiewski został ojcem w wieku 52 lat. Jego córka już wystąpiła w popularnej produkcji telewizyjnej. Henryk Gołębiewski, aktor znany z takich produkcji jak Świat według Kiepskich czy Lombard. Życie pod zastaw, został ojcem w wieku 52 lat. Dziś jego 16-letnia córka Róża stawia na rozwój swojej pasji i niekoniecznie chce iść w stronę profesji sławnego taty. Kim jest Henryk Gołębiewski? Ma na swoim koncie wiele ról. Henryk Gołębiewski to uwielbiany aktor, który jest przedstawicielem naturszczyków, czyli aktorów grających samych siebie. Karierę aktorską rozpoczął w latach 70. tych jako gwiazda filmów dla dzieci i młodzieży. Zagrał między innymi w Podróży za jeden uśmiech i Wakacjach z duchami. Jednak życiowe problemy sprawiły, że na kilka lat porzucił wielki ekran. Powrócił dopiero w latach 90. w epizodycznych rolach. Przełomem okazała się rola tytułowego zbieracza złomu, Ediego w filmie Piotra Trzaskalskiego, za którą w 2003 roku Gołębiewski został nagrodzony Złotą Kaczką. Gwiazdor występował także w roli Tadeusza Bociana w serialu Świat według Kiepskich. Obecnie gra Ziutka w serialu Lombard. Życie pod zastaw od 2017 roku. Gołębiewski został ojcem w wieku 52 lat. Nie potrafię być wymagający. Prywatnie, aktor jest szczęśliwym ojcem Róży, która przyszła na świat w 2008 roku. Gwiazdor miał wówczas 52 lata i nie ukrywał, że jest to dla niego najważniejsza życiowa rola. Od początku byłem ojcem obecnym w życiu mojej córki, zaangażowanym. Tylko tak można stworzyć więź, tłumaczył w rozmowie z Plejadą. Gdy jego żona zaszła w ciążę, on usłyszał poważną diagnozę, rak oczodołu. Mimo początkowego załamania, aktor finalnie wygrał z chorobą. Od tego czasu stara się być przykładnym tatą. Mam zbyt miękkie serce, nie potrafię być wymagający. Wiem, że popełniam błąd. Ale nasze relacje są świetne. Gdy córka coś chce, przychodzi i rozmawia ze mną. Zawsze się ze sobą zgadzamy. Jedynie z żoną się kłóci, i to ostro, opisywał w Życiu na gorąco. Dziś 16-letnia Róża nie ukrywa, że bardzo wiele zawdzięcza sławnemu tacie. To właśnie on przekazał jej najważniejsze życiowe wartości. Nauczył mnie też tolerancji i życzliwości. Zawsze też powtarzał, że trzeba szanować wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy ktoś jest prezesem, czy zamiata ulicę, powiedziała w rozmowie z Plejadą. Córka Gołębiewskiego próbowała swoich sił przed kamerą. Czym zajmuje się dziś? Co ciekawe, 16-letnia Róża ma w swoim koncie rolę w serialu Lombard. Życie pod zastaw. Dziewczyna wcieliła się w Nadię, która nie może rozwijać pasji z powodu problemów rodzinnych. Niestety, na tym zakończył się jej epizod z aktorstwem. Córka Henryka Gołębiewskiego nie chce iść w jego ślady i jak sama przyznaje, interesuje ją fotografia. Mnie chyba bardziej ciągnie do bycia po drugiej stronie obiektywu. Chciałabym mieć kiedyś własne studio fotograficzne, mówiła w rozmowie z Plejadą.